Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka koalicję Zjednoczonej Prawicy. Nie wiadomo też, czy stanowiska w rządzie stracą politycy Porozumienia i Solidarnej Polski. Po rozmowach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pojawił się tylko krótki komunikat, że podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Partia poda jednak szczegóły w stosownym czasie. Temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy rozgrzewał opinię publiczną przez cały weekend. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że koalicja nie funkcjonuje. Dzisiaj trwanie takiej sytuacji, że jest koalicja, która teoretycznie ma większość w parlamencie i teoretycznie może podejmować ważne decyzje, ale z drugiej strony jak przychodzi do tych ważnych decyzji, to nie można ich podjąć z powodu różnic poglądów koalicji. To nie jest sytuacja, która może długo trwać. Przekonywał wicepremier Jacek Sasin. Pojawiły się sugestie, że stanowiska w rządzie stracą politycy Porozumienia i Solidarnej Polski. Z resortem sprawiedliwości miałby się pożegnać Zbigniew Ziobro. Przed południem wystąpił na konferencji prasowej, jednak w roli prokuratora generalnego. Nie ma tu miejsca na politykę, tu jest miejsce na prokuraturę. Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęło się po godzinie 13. Politycy, którzy pojawili się w siedzibie partii na Nowogrodzkiej, nie chcieli rozmawiać z mediami. Zbigniew Ziobro zostaje czy nie? Tuż przed rozpoczęciem rozmów minister Zbigniew Ziobro wystąpił na drugiej konferencji prasowej. Przekonywał, że koalicja Zjednoczonej Prawicy jest ogromnym dobrem i warto by nadal trwała. Deklarował, że Solidarna Polska jest gotowa rozmawiać na temat projektów, które poróżniły koalicjantów w sprawie odpowiedzialności urzędników i tzw. piątki dla zwierząt. Zjednoczona Prawica jest dobrem. Ta koalicja Zjednoczonej Prawicy przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. Nie jesteśmy zapewne idealni, ale jesteśmy dużo lepsi od tych, którzy byli przed nami. I jestem przekonany, że to jest projekt, który ma przed sobą jeszcze wielką przyszłość i może wiele dobrego dla Polski zrobić. Rozmowy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości trwały 3 godziny. Po ich zakończeniu rzecznik partii Anna Czerwińska wydała krótki komunikat. Zakończyła się narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę. Media spekulują, kto może go zastąpić. Wśród kandydatów wskazuje się na posłów Prawa i Sprawiedliwości Małgorzatę Wasserman i profesora Przemysława Czarnka. Mają właściwe doświadczenie, kompetencje, wyczucie polityczne. Kto zostanie ministrem sprawiedliwości? O tym zdecyduje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Wskazuje poseł Radosław Fogiel. Po spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się niepotwierdzone informacje, że jeszcze w tym tygodniu może dojść do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Wszystko miałoby się rozstrzygnąć do środy. Biorąc pod uwagę pewną logikę polityczną i racjonalność podejmowania decyzji politycznych, ten konflikt powinien skończyć się jakimś porozumieniem. Przewiduje politolog dr Łukasz Stach. Jeśli natomiast rozmowy nie przyniosą skutku, powstanie rząd mniejszościowy. Można rządzić rządem mniejszościowym, tylko wtedy trzeba jednak układać się cokolwiek z opozycją. To znaczy trzeba akceptować projekty ustaw opozycyjnych za cenę poparcia części opozycji dla projektów ustaw PiS-u. Mówi poseł PSL Władysław Bartoszewski. Jeśli Zjednoczona Prawica się rozpadnie, Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało poparcia wśród polityków opozycji. Przeciągnięcie ich na swoją stronę może nie być łatwe. Wtedy konieczne będą wcześniejsze wybory, zaznacza rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Nie od razu, może po pół roku, może po roku, ale do nich by doszło, bo rząd mniejszościowy w dzisiejszych realiach politycznych jest rzeczą fikcyjną wręcz. Do ewentualnych wyborów gotowa jest już Platforma Obywatelska. Szanse na ponowne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nie są jednak duże, przewiduje profesor Mieczysław Ryba. Jeśli prawica by chciała wygrać pod hasłem ustawy dotyczącej zwierząt, to takiej możliwości chyba nie ma, bo jednak ta ustawa tworzy gigantyczną wyrwę, jeśli bierzemy pod uwagę zaufanie elektoratu do PiS-u. Rząd mniejszościowy mógłby funkcjonować w ograniczonym zakresie tylko do momentu, w którym konieczne będzie przedstawienie prezydentowi przyjętego projektu budżetu. Bez większości w Sejmie nie będzie to możliwe. Wtedy głowa państwa będzie musiała skrócić kadencję Sejmu.